Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 19 lutego 2023 roku, orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, nie pozwólcie, by płomień wiary zagasł w waszym wnętrzu. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności wobec Jezusa i wobec prawdziwego magisterium Jego Kościoła. Zdążacie ku przyszłości, w której mężczyźni i kobiety wiary będą uciszani, nieprzyjaciele stworzą prawa, które przeszkodzą głoszeniu prawdy. Będzie to czas bólu dla wiernych. Nie zniechęcajcie się. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Kościół mego Jezusa stanie się znowu takim, jakim Jezus powierzył go Piotrowi. Mała trzutka będzie wierna i gotowa na ofiarę i poświęcenie. Nie wyprą się wiary i przyczynią się do ostatecznego zwycięstwa Kościoła mojego Jezusa. Zginajcie kolana na modlitwie, szukajcie sił w Eucharystii i w słowach mojego Jezusa. Po całym ucisku Boże zwycięstwo przyjdzie dla sprawiedliwych. Naprzód, w obronie prawdy, to jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.